Jeżeli mamy mieć jakiekolwiek szanse z Wendrickiem, zamiast tam się męczyć, może po prostu użyjmy żaru ascezy w Czarnym Jarze, a dokładnie przy wejściu do Czarnego Jaru. Spalmy żar ascezy, tak jak mówiłem, i podwyższmy poziom trudności sobie w tej konkretnej lokacji, ale też duet olbrzymów znajdujący się w jaskini nieopodal też powinien zostawić na nowo duszę olbrzyma. To już będzie wtedy piąta, czyli będę miał wszystkie potrzebne do tego, żeby król Wendrick nie miał ani jednokrotnego nawet boostu do swojej obrony w walce ze mną. Więc dobra, wstajemy. Jestem ciekaw, czy teraz nawet posągi będą mocniej pluły. Bo, przypominam, jesteśmy tu. Możemy iść na górę, co prawda, ale to już będzie zupełnie inna lokacja i się będziemy cofać, ale tego nie chcemy. Okej, zamglone przejście. Czyżby ten boss też się wczytał ponownie? Dobra. Mam nadzieję, że teraz ich nie zaatakuje jakiś żaden gracz. Bo zazwyczaj, kiedy używa się żaru ascezy, to ci chyba z New Game Plus też mogą atakować. A ci, którzy grają już któryś raz w Dark Souls, po prostu częściej atakują innych graczy niż gracze, którzy grają pierwszy raz. Po prostu. Nie, ja wolę po prostu na początku przejść grę sobie. A jakieś ewentualne PvP i invady później. I nie wychodzą z tego samego założenia właśnie. I dlatego podczas New Game Plus sobie mogą pozwolić na większe wygibasy. Cholera, jestem zatruty. Dobra, rozżarzony. A to w ogóle już pewnie niektórzy z was zwrócili uwagę, że wielkie włócznie błyskawic zamiast zajmować dwa sloty po prostu sumowały się. Czyli zamiast 9 mamy 18 od razu. Dobra, napijmy się, bo to jakiś potworek z Bajora wyskoczy, a one są teraz mocne. Podwójnie mocne. I też dwa razy więcej duszyczek za nie powinno być, ale dobra, uwaga. Ej, nie jest aż tak źle, cholera jasna, no musiała mnie opluć akurat. Dobra, skoki to skończę? Nie. Ale on to co mało skończył, o kurde, dobra. Pij na potęgę. Bo mało tego zdrowia masz, mało. Dobra, ale on jeszcze mniej. 600, czyli wcześniej było 300. Czy mi się po prostu wydaje. Ale dobra, uwaga, gdzieś tu jakiś na pewno jeszcze... O, dwóch, cholera. No nie jest świetnie. Stracę chyba swoje człowieczeństwo. Chyba, że się schowam. Ale muszę jeszcze wypić estusa. O kurde, cofnie mnie? Uff. Dobra. Ale to, że teraz mnie nie capnie, znaczy, że nie capnie mnie zaraz. Więc dobra, napijmy się jeszcze raz. Talizman w łapę. To znaczy dzwoneczek. Talizman był w Dark Souls 1. A, wycofali się tak wszyscy? Czy nie? Tak szpyknę tylko. Dobra, tam jest jeden. Idzie do mnie. Bo stoję chyba w dobrym miejscu na strzelanie. Albo w sumie nie, w niezbyt dobrym miejscu, biorąc pod uwagę te wszystkie tutaj posągi. Aha, i te z tej strony zwłaszcza. Nie mogę się skupić na posągach, nie? To znaczy lokonu sobie włączyć. Jaka szkoda. Okej, może coś większego. No, 662 kontra 697, no zdecydowanie lepiej. W tym przypadku, używając dzwoneczków. Dobra, zostawił, ale tam jeszcze mam jeden przedmiot do podniesienia, więc tą też rozwalmy. Ale moment, no właśnie. Mroczną sferą, bo przecież tam na olbrzymy będę potrzebował, za jednym zamachem chcę to załatwić. O kurde, dobra. O co mało mnie capną? Dobra, tutaj mamy strzępki życia i pochodnie. I jaskinie, do której nie można wejść. I bardzo dobrze, bo pewnie bym tam zginął. Ale dobra, to jest tu. Nie ma wiadomości, ale pamiętam. Chyba. Zamknięte, otwarte. Otwarte. Jakim cudem? Skąd ty się tutaj wziąłeś? O cholera. Dobra. No, kurde, nie wiem co to było, ale chyba było blisko, żeby mnie zabił. Dobra, o. Luzik. Ale niespodzianka, nie? Dobra, dziadzia cały czas siedzi. Ej, on ma jeszcze kukły jakieś? Z chęcią zakupię. No. Tak. Cholera już nie ma, ale ma za to żar ascezy. Nie będę uzupełniał, mam ich sporo się okazuje. Właśnie przez wypady w Krainę Mroku. Jak przestwór? Bodajże. Dobra. Tu.
Aż tak, to się nie turlaj. Dobra, i tutaj, ale naprawdę delikatnie. Pięknie. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Dwa olbrzymy, jeszcze potężniejsze niż tamte. Okej, w ciemno. Może jednego wyciągnę. Ej! Kurde, no między nogami widzieliście to. No i to zmarnowane. Ale nie, nie wydają się wcale takie straszne. To znaczy strasznie ciężkie. I też nie mówię tutaj o wadze oczywiście, bo stona pewnie waży. Taka jedna maczuga, a on jeszcze z cztery. Dobra, ale jeszcze właśnie z trzy takie i będzie po nim. Ale już nie mam gdzie uciekać. A dobra, on się wycofuje. Tylko żeby lokomu nie stracił. No. Jeszcze raz. Na! Dobra, jeden poszedł. 8000. No czy te cztery wystarczą na gościa? Nie, na pewno nie, ale mam jeszcze inne zaklęcia działające na dystans. Dobra, trafię. No dobra, chodź bliżej. No ku... orzesz! No! O-o! O-o! Czyt, 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 czyt. Na szczęście nie jest szybki. Więc zdążymy sobie łyknąć. Albo nawet dwa razy. Dla bezpieczeństwa, bo on już tutaj idzie. Coś już. Zdążyłem dwa razy się napić. Oj, o cholera, gdzie tutaj uciekać? Dobra, nie, dobrze, spoko, spoko. Dobra, zaraz się będzie cofał. Przynajmniej powinien. O-o! Bateria się wyczerpuje, ale wyczerpały się też zaklęcia. Przy okazji! Ale fuks. Dobra, włócznia raz i powinno być po sprawie. Dusza olbrzyma, czyli już 5, więc do Wendrika mogę iść spokojnie. Ale dobra, dajcie mi dosłownie pół sekundy, podłączę sobie kabel. Będę grał na kablu, ale nie będę musiał się martwić o akumulator. Okej, troszeczkę tak oldschoolowość teraz czuję, mając pana na kablu, ale nie, no spokojnie. To nie było aż tak dawno temu. Ale moment, skoro zespawnowała się też ta dusza, czyli mam już 5, fajnie. To też skrzyneczki, które tutaj były nieopodal, też powinny być na nowo zamknięte. Czy się mylę? Cholera, mylę się. Tutaj byłem. No pewnie, że byłem, tylko myślałem, że może będzie zamknięta. Ale okej, to trzeba się dostać teraz na górę. Ej, ale przedmiot tam jest. Nowy. Dobra, hop. Tutaj może nie turlaniem, tylko dobrym cięciem. Okej, okay, co tam mamy? Srebrny talizman, całe 4 sztuki. Okej, okay, ale tędy się przecisnę jakoś, nie? Aha. Dobra, no to teraz kierunek Majula, później Wendrik. I może się uda. Widzieliście, jak delikatnie wchodziłem? Po kroczku. Ej, dobra. No. Dobre jest to, że raz plują, a raz nie. Ale to pewnie w zależności od tego, którą z klatek jadę na górę. Aktualnie. Dobra. W którym miejscu będziemy? Koło największego przypału, tak? Ale moment, faktycznie tam jeszcze boss będzie. Kurde, już zatruty, widzicie to? Widzicie to? Aha, o nie, nie, nie! O, czemu mnie nie złapał? Czy był wystarczająco blisko? Zresztą dobra. Nie będę pytał o takie rzeczy, bo zaraz się dowiem, dlaczego i mnie złapie. Sprawiedliwie. Znowu. Chodź, chodź, chodź. Wejdziesz tutaj? Zmieścisz się? Nie, on chyba woli swoje bajorko. Ale w sumie... W uszu dużo mogę go trzasnąć. Ach, po co mało, tamten też by dostał. Dobra, mroczna sfera. Parę duszyczek więcej są do Majuli wezmę najwyżej. No, ale to żeby się tutaj nie dał zatruć. Byłoby fajnie. No, okej. Okay. No nie, no bossa tam nie ma. Więc bym musiał w to ognisko, do którego właśnie teraz idę, wrzucić żar ascezy, żeby on się pojawił na nowo. No ale był tak mega obrzydliwy, ale w sumie nie był aż tak trudny, chyba. Ale zawsze pożarze ascezy są podwójnie trudni ci bossowie, więc nie. W to się nie będziemy tak bawić. Dobra, to do Majuli szybciutko poproszę. I znowu w wiarę. Bo po cichu marzy mi się słoneczny miecz, a tam troszeczkę brakuje w wieży do tego. Chyba 3. Bo do 35 aż, ale dobra. Szmaragdowa Herald. Tak. To już chyba... O, widzicie, prawie koniec gry, ale dopiero zapamiętam, jak ona się nazywa. Aha, to szmaragdowa. Szmaragdowy, super. Dobra, nowy poziom, raz. Faith. Czyli jeszcze dwa poziomy, ewentualnie. Dobra, spoko. Czyli okazuje się na sam koniec, że będę chyba bardziej będę magiem, niż będę fighterem. No, ale w sumie takie połączenia są dobre. Okej. Okay.
Rzućmy jeszcze tylko okiem, czy nie mogę coś ulepszyć z aktualnie noszonych przedmiotów. Czyli może na przykład, nie wiem, spodnie. Nie, okej, okay, rzućmy okiem. Tutaj brakuje dwóch grudek jeszcze. Tu jedną grudkę, no i w sumie. Tej tarczy i tak używam cały czas praktycznie. On niezbyt wiele podnosi te parametry, ale zawsze coś tam jest. Cholera, dobra, a tutaj? Czy coś znoszonych? Rękawice opiekuna smoków. Zwykłymi odłamkami tytanitu. No to może być fajne. To może być fajne. Okej, zainwestujmy. I jeszcze troszeczkę. No brakuje mi odłamków? Ale tutaj zaraz mamy osobę, która mi je może sprzedać. Ale właśnie, moment, czy ona nie ma też sztab? I innych większych? Ostatnio miała dużo. U siebie, tam pod spódnicą schowane, bo nie wiem, gdzie ona trzyma te minerały wszystkie i kamienie. Tu. Spójrzmy. Ona tutaj ma wszystko. Ma grudki, ma sztaby, nawet migoczących. Nawet smoczą kość. Ej, ło kurde. Dobra, tych potrzebuję. Ile? Trzy? Dobra, kupmy cztery. Nie, żaru, ascezy akurat nie ma. Dużych mam 19, więc spoko. Kurczę, coś czuję, że zaraz będę musiał podejść do niej znów. Nie, nie kup, wzmocnij. Tak jest. No i teraz duże odłamki tutaj, raz i dwa i trzy od razu. No i może tak to zostawmy. Że ręce bardziej chronione, to na pewno. Tutaj czego brakuje, migoczące tego tytanitu. Dobra, może innym razem, ale teraz Wendrick czeka na mnie. Co prawda wie, że trochę mało, ale okej, i tak spróbuję go na krótki dystans trzymać. Bo wtedy prawie mi się udało. Ej, dobra, moment, jeszcze zobaczę, tylko trzymam jakiś płomyczek. Żebym mógł ulepszyć swoją piromancję. Mroczną piromancję, bo zwykłą mam. Dobra, nie, niestety nie mam. Dobra, lecimy z tym koksem. Do krypty umarłych, tak? Dobrze pamiętam. Zaraz się przekonamy. Tak jest. Nie umarłych. A, sorry. I do parowu. I szczerze leję na tamtych gości, którzy będą pilnować Wendricka sikiem prostym. Po prostu ich wymijam. Bo później tylko mi szkoda tych duszyczek, które zostawiłem. A poza tym to jest chyba moje ostatnie człowieczeństwo. Później już kukły będą musiał sobie skądś kupić albo zdobyć. Bo będę miał zero. No a taka sytuacja jeszcze przez całą moją grę nie miała miejsca chyba. Tak poważnie, że się boję, że nie znajdę, że nie będę miał skąd. No nie, no jakieś szczury zostawiały, zawsze można się do grobowca świętych wybrać. Okej, zapomniałem, tarczowników nie ma. Chodźmy. Turu, turu. Teraz tu. Wzdłuż szyny zawsze i wszędzie, ale jakiś znak przyzwania bardzo by mi tutaj się przysłużył. Może przypominam moje ostatnie człowieczeństwo? Nie. No, a tam bujajcie się. Dajcie mi tego zombiaka. Gdzie? Nie ma go już na dobre. Okej. Okay. Taka sytuacja mi pasuje. Nawet bardzo. Nie no, w Króla Wendricka chyba nie będziemy strzelać. Skrócimy dystans, więc tylko kryształowa magiczna broń. Zdążę ją chyba rzucić. Dobra, tylko tutaj z tymi trzeba dobre uniki teraz przedsięwziąć. Czyli powiedzmy, polećmy tędy. Cholera, z tymi się to nie udało niestety. A z tymi? No, troszeczkę tylko mi wzięli, tylko troszeczkę. Odrobinkę, ociupinkę. Dobra, teraz jak ja się wypuszczę aż tutaj, oni polecą za mną, czy nie? Dobra, łyk. Lepiej podchodzić z pełnym zdrowiem. A, no i okej. No to lecimy. Op. Wendrick. Dobra, tu nie trafił. Dobra. Po jednym strzale, ale już chyba faktycznie więcej mu zabieram. Oh no. No fucking shit, Wendrick! Skoczy, nie? Skoczy do mnie i będzie chciał zabić. No przecież trafił tym! I ty prawie też, no. Kurde, co za człowiek, nie? Dobra, nie walniesz, nie walniesz, nie walniesz mnie. Pi. Kurde, nawet dwa mogłem spróbować.
Dobra, ruszysz sprintem do mnie. Bo jeżeli nie, to się napije. Dobra, piję. Ale trzasnął! Jak huknął w tą ziemię. Dobra, a teraz szybka reprymenda z mojej strony. Dobra, jeszcze dwa takie ciosy. No. Okej, dobra, ty mnie trafił. Ja bym go utrzymał w takiej pozycji, to nie jest tak źle. Dobra. No jeszcze troszkę, Wendryk, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę bądź debilem i nie obracaj się do mnie przodem. A poza tym zaraz kryształowa broń mi się skończy. Shit. Dobra, ale cały czas jestem za nim, cały czas jestem za nim. Tarcza pełna, jakby co? Nie! O cholera, dobra. Tego się nie spodziewałem. Ale dziabnięcie za 200 też jest zacne. Ej, dobra, właśnie, może to jest dobry moment, żeby przetestować coś innego. Na przykład... pokos. Okej. Okay. Nawet dwa. Błąd! Nie! Fucking shit! Nie, ale teraz już mam pewność, że dam sobie radę. Oj, na pewno. Mamy porachunki. To dobra, na pełnym sprincie, albo nawet z teleportem. Dobra, jeszcze teraz tylko ładny slalom między nimi jakoś. Bez dziabnięcia najlepiej, żebym nie dostał zaraz. Dobra, tutaj, a zmieszczę się. A zmieszczę się. Pięknie. Dobra, to teraz tak, kuleczka. Wielka kryształowa broń, żeby mnie tylko pierwszym ciosem nie trafił. No jak bardzo proszę, żeby to się nie stało. Jak bardzo. Okej. No i idziemy. Na spotkanie z Wendrykiem. Raz jeszcze i mam nadzieję, że ostatni raz się Wendryk widzimy. Dobra. Spokojnie, trzymamy się cały czas za nim. Oj, skok w tył. Ale nie zabierający nic. Oj. No niestety aż tak bardzo się nie obracasz. Cholera, stoi bezpośrednio przed tobą. Shit, dobra, nie, skracaj ten dystans, piechol. Trzeba go sklepać, pamiętaj o tym, sklepać go. Oj, no tak podejrzewałem, że tym mnie zgarnie. No, oj, chyba tak jest lepiej, chyba w tą stronę łatwiej się unika. Aha, chyba tak. Dobra, raz, tylko raz, to tylko raz cię pchnę w takim wypadku. Okej, okay, to będzie za maszyste uderzenie, ale... Na pełnym luzie, już masz połowę życia tylko. No ale przypominam, jedno mocarne cięcie z jego strony i jest po mnie. Dobra, i niezbyt dużo ciosów, no nie można być zachłannym, piechol. Pamiętaj, zachłanność kończy się śmiercią. Zazwyczaj. Dobra. No ale piruety mogę chyba robić, oj. Oj, no! Nie! Wendryk, no! Ale fuks. Pi. Zdążę. Tak jest, zdążyłem. Oj, ale chyba nie na tyle, żeby czuć się bezpiecznie. Dobra. Ale cały czas się muszę trzymać za nim. Dobra, teraz się napiję, bo później nie będę miał okazji. Na pewno. Dobra, uderz, proszę. Okej. Oj, beton! Źle stanąłem. A w ogóle nie, to zabiera jeszcze mniej niż mój... cios mieczem. Ale stało chyba, że pokos. Aaaa! Tylko raz? Aha, dobra. Dobrze, Wendryk. Tego się trzymajmy. Ale uderz. Cholera, no nie lu... no! Szybko. Łyk, głudyk. Jeszcze żyjemy. Dobra, tylko jedno. No to ja raz płomień i teraz przerzucamy się z powrotem na miecz, bo się zrobiło kurde niebezpiecznie. Zupełnie niepotrzebnie. Nie! Wendryk! O, jeszcze raz. No ale mnie wpienił ten stary dziadyga, no kurde. No, dobra, jeszcze raz. No dobra, i mam nadzieję, że to będzie nasze ostatnie spotkanie, Wendriku, naprawdę. Już nie, zdenerwowałeś mnie na tyle, że... aż mi się odechciało, ale dobra, ej... Ło! Tak, jeszcze nie zaczynał walczyć ze mną nigdy. Dobra, ale po dwa ciosy to jest max. Ewentualnie pchnięcie piruet.
Albo też w sumie na dwie ręce mógłbym przerzucić miecz. Dobra. Na przykład teraz, w tym momencie. Okej. Okay. Oj, te odskoki. Te odskoki. Dobra. Więc bezpiecznie będzie w ten sposób, sorry. Oj. Ej, nie, nie, obracaj się. No kurde, prosto na moją tarczę. Okej. Okay. Dobra, ale nie teraz, nie teraz, nie teraz, tak nie rób. Dobra. Raz, dwa. Ale obwórą trzeba więcej zabierałem. Takie mam wrażenie. Ale mogę się mylić, więc dobra, lepiej opcja bezpieczna. Cholera, no odsuń się od tej ściany. Nie, Wendrick, nie, 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 nie. Zły Wendrick, zły. O, fuck. Dobra, zaraz się będę musiał napić Estusa albo coś zrobić, bo jak mnie walnie teraz raz za porządnie, to może być po mnie. Cholera, te odskoki. Nie, zły moment. Fuck! Nie, cicho, jeszcze żyję. Still alive, motherfucker! Pi! Dwa! O, niepotrzebnie! A! Jak mało! Jak mało! Dobra. Dwa łyki. Nie, dobra, kit jeden, jeden. Walić to. Może być jeden. Ważne, żebym przeżył. Dobra, drugi teraz. Na raty, na raty! Ale osuń się z tego kąta! Oj mało, ale więcej troszeczkę niż wcześniej, bo ubrałem sobie pierścień ostrzy. O kurde, nie trafiłem. No! A jeszcze żyję! Jeszcze żyję, Wendrick! Jeszcze jestem wśród żywych. Dwa łyki. Idzie. Okej. Dobra, i raz w łydach go, kurde. Zasłużył, oj uwierzcie, zasłużył na to. Dobra, z powrotem tarcza w łapę. Dziob, dziob. O, musiałbym go wyprowadzić stąd. Ale spoko, cicho, bo jeszcze nie jest tak źle. On się tam zamotał delikatnie. Oj, i ja też teraz. Bo uciekam je w tym kierunku, co trzeba. Dobra. Pchnięcie piruet. Nie, 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 Wendrick, nie ma nikogo za tobą wcale. O kurde, no tego nie lubię. Prosto zgarniam to. W pierwszej fazie lotu tego ciosu. Dobra. Też nie powinien we mnie cyknąć. Okej. Okay. Wendrick, machnij, proszę. No i piruet. I chyba ostatnie takie combo jest po nim, więc... Największa doza ostrożności. Oh shit. Dobra. Gin! Jest! A, nareszcie! Nareszcie! Tak jest! 90 tysięcy za niego! I co? I to wszystko? Chciałem powiedzieć i wielka dusza, albo coś, albo chociażby... Co? No nie! No tyle męczarni za takie coś, taka mnie nagroda czekała. Dobra, już pocieszmy się tym, że 90 tysięcy. No i trofeum! O! Super, delikatnie spóźnione, ale... Jeszcze w odcinek się załapało. Dobrze, kochani, ja w tym miejscu kończę. Idę się napić dobrej, ciepłej herbatki, żeby się uspokoić po tej walce. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!